Aktywnie i zdrowo, tak zapowiada się tegoroczny Festiwal Nauki. Jego hasło przewodnie brzmi Sport na zdrowie. W tym roku festiwal startuje w sobotę 13 czerwca i potrwa 3 dni, a cała impreza odbędzie się na Stadionie Uniwersyteckim przy ulicy Wyspiańskiego. Tu się kierowaliśmy przede wszystkim tematyką tego festiwalu. Jest to sport, jest to zdrowie. Uniwersytet dysponuje swoim stadionem, piękną bazą. Dzisiaj nawet mówiliśmy o tym, że ona ma taki ekologiczny charakter. I sądzę, że tego typu tematyka najkorzystniej wypadnie właśnie w takim miejscu, jakim jest stadion. Sobota ma charakter ściśle sportowy. Na ten dzień zaplanowano kilka rozgrywek. O 10:00 rozpocznie się turniej piłki nożnej o Puchar Rektora, w którym wezmą udział dzieci z Akademii Piłkarskiej Falubas. Na później zaplanowano test Coopera, natomiast na popołudnie organizatorzy przewidzieli nie lada atrakcję. Mecz piłki nożnej Uniwersytet Zielonogórski kontra Medyk Konin. Udało nam się zaprosić zespół mistrzyń Polski w piłce nożnej kobiet i to jest dla nas bardzo fajna, miła informacja, że jednak ten zespół do nas przyjedzie. Chcemy, aby mistrzynie polskie rozegrały z naszą reprezentacją Uniwersytetu Zielonogórskiego taki towarzyski mecz, gdzie mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli zobaczyć piłkę kobiecą w najlepszym krajowym wydaniu. W niedzielę 14 czerwca nadal pozostaniemy w atmosferze sportu, ale już bardziej naukowo. Tego dnia w miasteczku namiotowym zaprezentują się wszystkie wydziały naszego uniwersytetu. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku. Startujemy w samo południe. Bardzo chcemy się podzielić tym, czym się zajmujemy i pokazać, że uniwersytet, że nauka to nie jest tylko szara, trudna, jakaś taka siermiężna, ciężka praca, ale zawiera w sobie również wiele elementów takich bardzo atrakcyjnych, ciekawych. Wszystkie projekty wydziałowe przygotowane na tegoroczny festiwal mają ścisły związek ze sportem. W programie znajdziemy szereg pokazów, wykładów, warsztatów i konkursów. Nasz projekt, na przykład z matematyką, to będzie zarówno popularyzacja takiej zabawy dla rodzin, dla najmłodszych, dla starszych, którzy połączą rozwiązanie jakiejś zagadki rybusu, czyli orientacja, refleks również, z wykonywaniem jakichś równych czynności. Czy to będą rzut do kosza, czy to będzie zrobienie jaskółki, czy będzie foczki, czy pajacyka, w zależności od tego, kto tam będzie startować. Wśród propozycji na niedzielę znalazł się także projekt Wydziału Ekonomii i Zarządzania, adresowany głównie do biegaczy. Jak ukończyć bieg maratoński, wykorzystując funkcję zarządzania. Chcemy poprzez pryzmat zasadniczych, tych głównych funkcji zarządzania, a więc planowania, po pierwsze organizowania, motywowania i kontroli, pokazać, jak te pomysły dotyczące nauk zarządzania można wykorzystać w praktyce, w tym wypadku związanej z, umówmy się, jednak rekreacyjnym uprawianiem sportu w postaci biegu długodystansowego. Oryginalne propozycje przygotował także Wydział Mechaniczny. Są to projekty związane głównie z inżynierią biomedyczną, które owszem mają związek ze sportem, lecz o charakterze, jak można by rzec, prewencyjnym. Chcemy zapoznać społeczeństwo z różnego rodzaju implantami i systemami stabilizacyjnymi, które są używane w przypadku wypadków sportowych, czy w przypadku właśnie braku tej aktywności fizycznej, która skutkuje albo nadmiernym, albo nieprawidłowym zużywaniem się naszych stawów. To tylko nieliczna część festiwalowych atrakcji przygotowanych na niedzielę. Żeby zobaczyć więcej, trzeba już dziś zarezerwować sobie całe popołudnie. Naukowa zabawa potrwa do godziny 17:00. Podobnie ciekawie przedstawia się oferta na poniedziałek. Tego dnia festiwal tradycyjnie przenosi się na wydziały. Przypomnijmy, że jeszcze trwa konkurs festiwalowy Kilometry dla zdrowia. Na zgłoszenia klas organizatorzy czekają do 15 maja. Informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Festiwalu Nauki.